Witam w programie Power of Gaming. Dzisiaj postaramy się odpowiedzieć na bardzo aktualne pytanie. Co jest przyszłością gier komputerowych i sportów elektronicznych? Konsole czy pecety? Konsole stanowią 90% maszyn, na których grają Amerykanie. Również w Polsce coraz więcej osób rezygnuje z wysłużonego peceta na rzecz nowiusieńkiej, prostej w obsłudze konsoli. Czy już niedługo pecety będą nam się kojarzyć wyłącznie z pracą biurową? Organizując Poznań Game Arena, zawsze skupialiśmy się na grach pecetowych. To tam był e-sport, tam były takie gry jak Counter-Strike, Quake, Warcraft czy Starcraft, czyli tytuły, które zrzeszały wokół siebie dziesiątki, setki, tysiące graczy i stanowiły o sile sportów elektronicznych na całym świecie. Poznań Game Arena to realizowana od 2004 do 2009 roku największa w naszym kraju impreza dla młodych ludzi. Jedną z jej elementów była Digital Arena, w ramach której tysiące osób z całej Polski mogło zobaczyć nowości rynkowe ze świata gier i technologii. Impreza wróciła do kalendarza i odbędzie się ponownie w roku 2012 w dniach 29-30 września na Międzynarodowych Targach Poznańskich. Tekken po raz pierwszy na PGA pojawił się w 2005 roku. Kilkudziesięciu graczy z całej Polski, najlepszych graczy, przyjechało do Poznania rywalizować na konsolach. Po raz pierwszy widziałem zawodników siedzących przy jednym telewizorze, dwóch graczy rywalizujących ze sobą, walczących o to, który z nich jest lepszy od drugiego, i widziałem w tym masę emocji. Wtedy po raz pierwszy zobaczyłem ten e-sport także na konsolach. Tekken to słynna konsolowa bijatyka, której pierwsza część powstała w 1994 roku. Przez lata zdobyła ogromną popularność głównie dzięki prostej, ale bardzo wciągającej rozgrywce. Podstawową jej zaletą jest możliwość bezpośredniej rywalizacji dwóch graczy na jednej konsoli. W Tekkenie 6 mamy do dyspozycji blisko 40 postaci, z których każda charakteryzuje się innymi zdolnościami. Mecz zazwyczaj składa się z dwóch lub trzech rund, a rundę wygrywa ten zawodnik, który przy wykorzystaniu kombinacji ciosów spowoduje, że pasek życia rywala zejdzie do zera.